Witam serdecznie na kanale Station Nord, sali wykładowej Station Nord. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o krytyce, nie? Lubicie krytykować innych? Kto lubi, ręka do góry. Ale tutaj uwaga, jest krytyka, która daje szansę na rozwój i jest krytyka, która jest szkodliwa zarówno dla innych, jak i dla nas samych. Porozmawiajmy o tym. W mediach społecznościowych spotykam się z takimi postami wyprodukowanymi przez ludzi uważających się za chrześcijan na temat buddyzmu się wypowiadają. Jest to bardzo, bardzo zabawne, bo widać, że są bez pojęcia i w ogóle nie w temacie. Ale równie dobrze na innych z kolei stronkach uważający się za buddystów bardzo mocno atakują chrześcijaństwo, o którym nie mają pojęcia. Powiem szczerze, że równie śmieszne, zabawne, właściwie czasami jak chcę się pobawić, to tak sobie rzucam okiem na takie komentarze, ale równie zabawne jest dla mnie wypowiedzi ludzi uważających się za chrześcijan na temat buddyzmu, jak i ludzi uważających się za buddystów na temat chrześcijaństwa. Tak się zastanawiam, właściwie co za tymi wypowiedziami stoi? Ekspresja strachu, że moja prawda nie jest jedyna, a myślałem, że ja mam tylko jedną prawdę? No nie mogą być dwie prawdy, jeżeli już któraś to moja, prawda? Oczywiście inny element, jakby wyładowywanie swojej frustracji, nienawiści i rozpowszechnianie, jakby rzucanie tą agresją w taki sposób, że ona dzieli ludzi. No i oczywiście zakażanie innych swoimi uprzedzeniami, no bo taka może być tego funkcja. Wygląda na to, że niektórzy gdzieś tam przeczytali jakąś super tajemną instrukcję. Chrześcijanie, że najszybszą drogą do zbawienia jest krytykowanie buddystów w mediach społecznościowych. I buddyzm w ogóle. A z kolei buddyści, uważający się za buddystów, otrzymali tajemną instrukcję, że najszybszą drogą do oświecenia jest krytyka innych wyznań na Facebooku. No ale jaki tu problem? Znaczy dla mnie żaden. Ale krytykując religijne koncepcje lub religijne symbole innych tradycji, możemy budować bardzo złe związki z rozwojem. Bo powiedzmy, że krytykujemy jakiś symbol czy koncepcja. I nie daj Boże, żeby ta koncepcja należała do zbioru, który się nazywa prawda, wyzwalająca prawda, powiedzmy nauki prowadzące do rozwoju, bo jeżeli to jest ten zbiór i ja krytykuję jeden element tego zbioru, to ja mogę nawiązywać złe stosunki w ogóle z rozwojem. A wtedy, drogi kolego, droga koleżanko, zapomnijcie o rozwoju. Zapomnijcie. A słowa szczęście nie usłyszycie przez najbliższe 300 lat. Jeżeli już stykamy się z różnymi elementami, bo oczywiście te koncepcje mistyczne, powiedzmy islamskie, sufickie, buddyjskie, chrześcijańskie, one są bardzo trudne. Hinduskie oczywiście też, bardzo trudne jest zrozumieć. Więc czy nie lepiej i bezpieczniej powiedzieć, nie wiem, czy nie lepiej i bezpieczniej powiedzieć tak po naszemu, tak jak my mówimy w Station Nord, mów, że ich nie rozumiesz, ale nie mów, że są ciemni. A jeżeli już jesteśmy przy krytyce, to jest też krytyka, która daje szansę. Mianowicie mówi się w tradycji sufickiej, że rozwój człowieka zależy od tego, czy na danym etapie
otrzyma należną mu porcję krytycyzmu. Ale co krytykujemy? Krytykujemy przede wszystkim swoje własne rozumienie. Bynajmniej nie cudze, bo to nam nic nie da. Rozumienie sąsiada ani nie zatrzyma mnie w rozwoju, ani nie popchnie do przodu. Ale jeżeli krytykuję rozumienie własne bez autoagresji i w taki sposób, że nie oddziela to mnie od ścieżki rozwojowej i od siebie, to w tym momencie mogę przejść na następny etap. I tego rodzaju krytyka, w którym nieustannie krytykuję swoje rozumienie, zrozumiem coś w określony sposób, po czym przekreślam to i szukam jakby następnego, czyli jakby przejścia na następny etap. No to cóż, życzę wam konstruktywnej krytyki samego siebie. Czasem jest bolesna, czasem przynosi ulgę, czasem neutralna. Ale pcha do przodu, a przecież o to chodzi. Pcha do przodu, czyli w przyszłości będziemy mogli żyć długo i szczęśliwie. Do usłyszenia. Jeżeli zainteresowały Cię nasze materiały, prosimy wesprzyj rozwój tego kanału i zostań naszym patronem. Link w opisie.